Transmisja mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Wajsławicach, diecezja lubelska. Przewodniczy ksiądz Robert Śliż. Pierwszy kościół drewniany w Wajsławicach został wzniesiony w 1757 roku. Obecny, zbudowany w latach 1791-95, został poważnie zniszczony podczas działań wojennych w 1915 roku. Odbudowany 5 lat później, remontowany i gruntownie odnawiany na przestrzeni lat. Świątynia jednonawowa, zabytkowa, wzniesiona w stylu późnobarokowym. Ołtarz główny zdobi obraz Pana Jezusa, świętej Teresy oraz patrona parafii świętego Jana Nepomucena. Prawe ołtarze boczne poświęcone są Jezusowi Miłosiernemu oraz świętemu Józefowi. W lewych ołtarzach bocznych znajdują się obrazy świętego Izydora, patrona rolników, oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wystrój wnętrza kościoła uzupełniają organy, zabytkowe konfesjonały oraz tablice upamiętniające fundatorów. Boże, oddasz kościół Twój jednością i pokojem. Boże, oddasz kościół Twój jednością i pokojem. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem, nowe kościele święty. Boże, oddasz kościół Twój jednością i pokojem. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Boże, oddasz kościół jednością i pokojem. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje. Boże, oddasz kościół Twój jednością i pokojem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Kochani, widzimy dzisiaj sprzęty, których na co dzień w kościele nie widać. Dlatego też serdecznie witam i pozdrawiam Telewizję Polską, ponieważ dzisiejsza msza święta jest transmitowana przez Ośrodek Telewizji Polskiej w Lublinie, także przez ośrodki telewizji w Bydgoszczy, Rzeszowie i Kielcach. Bardzo dziękuję telewizji za taką możliwość, dzięki której osoby chore, osoby starsze, które być może nie mogą pójść do kościoła, mogą dzięki telewizji we mszy świętej uczestniczyć. Pozdrawiam wszystkich obecnych na tej mszy świętej, a także telewizorów przed telewizorami. Rozpoczynamy mszę świętą. Oczyśćmy nasze serca, byśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Bóg przychodzi do nas, aby swoją obecnością w naszym życiu wyzwolić nas od rutyny, abyśmy mieli nowe, świeże spojrzenie na nasze życie i naszą codzienność. A w tej mszy świętej Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych, modlimy się o życie wieczne dla Władysławy i Edwarda. Abyśmy mogli teraz z czystym sercem przystąpić do złożenia ofiary, przeprośmy za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedeczjasz odrzekł: on jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebed-Melek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: Panie mój królu,
Ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król Kuszycie Ebedemelekowi: weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Oto Słowo Boże. Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć
i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie. To w zasadzie wiemy, skąd się biorą konflikty i dlaczego tyle jest dowcipów teściowych i dlaczego teściowa jest taka zła. Ponieważ Pan Jezus tak powiedział, jest w Ewangelii napisane. Nic nie musimy robić, po prostu trzeba przyjąć tak, jak jest, tak? Moi drodzy, nie do końca. Nie do końca. Kluczem dzisiejszych czytań, kluczem do zrozumienia dzisiejszego słowa jest słowo pokój. Od ponad 170 dni modlimy się o pokój. Patrzymy z niepokojem, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie dowierzamy temu okrucieństwu, które dokonuje się w XXI wieku. Niektórzy jeszcze pamiętają okropieństwa II wojny, a dzisiaj to się powtarza. Trwamy na modlitwie, wzywamy i błagamy Boga o to, żeby zapanował pokój. Ale nie tylko na Ukrainie. W wielu miejscach na ziemi dzisiaj trwają nadal konflikty toczące się od dziesięcioleci. Ludzie giną, ludzie opuszczają swoje domy, ludzie emigrują z powodu braku pokoju. Chrystus mówi, nie taki pokój wam daje, jaki daje świat. Dziwne. Chrystus, który mówi, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, który do Piotra w Ogrodzie Oliwnym powie, schowaj miecz. Dzisiaj mówi, nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz rozłam. Kiedy starzec Symeon weźmie Jezusa w objęcia w czasie ofiarowania, powie, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu. Będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. I pierwszym, który poniesie ofiarę tego sprzeciwu, będzie sam Jezus. Umrze na krzyżu. I trzeba by sobie zadać pytanie, jaki pokój Jezus pragnie nam dać? Starsi pamiętają okres zimnej wojny. Świat drżał, kiedy mocarstwa zachodnie, wschodnie się zbroiły. Pokój oparty na równowadze sił. Pokój oparty na tym, że jeden zastanawia się, czy warto zaatakować, czy warto sięgnąć po cudze, bo jeżeli ma zdolność się bronić, to może nie warto. Jakże kruchy jest ten pokój. Nie taki pokój Chrystus chce nam dać. Kiedy mówi o podziale w rodzinach, zobaczcie, to się już dokonało. Samo przyjście Chrystusa stanowi przyczynę tych podziałów. Dlatego, że Jego przyjście wymaga od człowieka podjęcia decyzji, opowiedzenia się po jakiejś stronie. Człowiek nie chce być zmuszany do tego, by dokonywać jakiegoś wyboru. Człowiek w zasadzie od momentu grzechu pierworodnego zaczyna traktować swoją wolność jako wartość absolutną. Nikt nie ma prawa mówić mi, co mam robić i jak mam żyć. Nawet Bogu nie wolno tego robić. Ja sam chcę dla siebie być Bogiem. Sam chcę decydować o dobru i złu. Tymczasem to powoduje przyjście Chrystusa, że ci, którzy Go przyjęli, nawet przez rodziców, przez braci, przez siostry, przez dzieci, byli wydawani, ginęli jako chrześcijanie. To się już wypełniły, te słowa. Pamiętam kiedyś taką kolędę, przychodzę do dwojga ludzi starszych, pytam się, co słychać, jak zdrowie, jak się czujecie. Rozmowa zaczyna się sympatycznie, miło, ale w pewnym momencie kobieta zaczyna płakać. Okazuje się, że
mąż deklaruje się jako osoba niewierząca i przez lata małżeństwa, kiedy ona w niedzielę idzie na mszę świętą, on z niej szydzi, on z niej kpi, wyśmiewa jej wiarę, powoduje jej cierpienie. Jest podział. Widzimy, że ten podział, przyjąć Chrystusa, odrzucić Chrystusa, powoduje konflikty międzyreligijne w bardzo szerokim znaczeniu, powoduje podział nawet w domu. Zobaczmy, co się dzieje w nas samych. Święty Paweł powie, nieszczęsny ja człowiek, nie czynię dobra, którego pragnę, czynię zło, którego nie chcę. Ciało w jakiś sposób przeciwstawia się duchowi, walczy z nim. Jesteśmy rozdarci, nie mamy w sobie pokoju. Kiedy przyjmujemy Boże miłosierdzie, kiedy wchodzimy w bardzo osobistą relację, kiedy przyjmujemy Boga jako mojego Pana, mojego Zbawiciela, Boga, do którego mówię, Ojcze, przyjmuję jako kogoś bardzo bliskiego, kto się o mnie troszczy i się mną opiekuje, kiedy odpowiadam Bogu miłością na Jego miłość, doświadczam tego, że Bóg, który mnie kocha, który z miłości przebacza mi grzechy, nie lękam się tego Boga. Kiedy jestem pojednany z Bogiem, potrafię wybaczyć samemu sobie. Kiedy jestem pojednany sam ze sobą, kiedy mogę sobie w lustrze spojrzeć w oczy, kiedy nie wstydzę się samego siebie, kiedy sobą nie gardzę, mogę budować prawdziwe relacje z drugim człowiekiem. Dlatego przyjęcie Chrystusowego pokoju, przyjęcie tego daru powoduje, że możemy tym pokojem obdarzać innych. Możemy wprowadzać zupełnie inną jakość pokoju pomiędzy siebie. W czasie mszy świętej usłyszymy, przekażcie sobie znak pokoju. To nie jest pusty gest. Daję bliźniemu moje przebaczenie. Daję bliźniemu pragnienie, moje pragnienie jedności, pragnienie zgody. To jest ten Chrystusowy pokój, który On nam przynosi. Ten ogień rzucony na ziemię, ten rozłam, Chrystus rozbija pewne struktury zła. Ludzie potrafią się zjednoczyć w złu. Potrafią podjąć współdziałanie, współpracę. Mówimy o współudziale w jakimś przestępstwie. Ale to prowadzi do zła, to prowadzi do konfliktu, to prowadzi do rozłamu. Zawsze prowadzi do krzywdy wyrządzonej drugiemu człowiekowi. A poczucie krzywdy rujnuje pokój. Chrystus buduje nowy, inny pokój, oparty na miłości, na przebaczeniu i na współpracy, ale współpracy ku dobremu, by dobro budować. Kochani, prosimy Boga codziennie o pokój. Czy prosimy także o pokój dla siebie, o pokój dla mojego serca, o pokój dla mojego domu? Siostro i bracie, o jaki pokój zabiegasz? Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni na niedzielnej uczcie dziękczynienia, jako wspólnota modlącego się Kościoła, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby zawsze był wierny nauce Chrystusa i umacniał na świecie wzajemną miłość i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za polityków, aby poprzez podejmowanie decyzji czynili nasz kraj państwem opartym na wartościach chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Módlmy się o dobrą pogodę dla rolników na czas zbiorów, aby plon był na tyle obfity, żeby nikomu nie zabrakło chleba. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich przebywających na urlopach i wakacjach. Niech to będzie czas pogłębienia relacji rodzinnych i przyjacielskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, Edwarda i Władysławę, aby jak święci i aniołowie doświadczyli szczęścia w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy w naszej codzienności dostrzegali działanie łaski, która pozwala nam widzieć świat z Bożej perspektywy. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za to, że wysłuchujesz próśb, które do Ciebie kierujemy. Tobie chwała na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie
i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i Duchem Twoim, w górę serca wnosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego, z aniołami i wszystkimi świętymi, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując tego przyjścia. Amen.
Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Nepomucenem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Bądź błogosławiony, wiekuisty Boże, za niezmierną miłość, którą stworzył świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie, błogosławione wieczne słowo Ojca.
Módlmy się. Boże, przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Informacje duszpasterskie. Raz jeszcze składam serdeczne podziękowanie Telewizji Polskiej za tę transmisję i pozdrawiam wszystkich uczestniczących w tej liturgii mszy świętej poprzez transmisję. Moi drodzy, jutro wypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o godzinie 8, 10 i 18. Z tytułu parafialno-gminnych dożynek zostanie odprawiona o godzinie 13. Msza Święta Polowa w Boniewie. W tym dniu jest obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Wójt gminy Fajsławice skierował do nas zaproszenie na 8. Wojewódzkie Święto Ziół połączone z parafialno-gminnymi dożynkami. Odbędzie się w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. W programie będzie kiermasz produktów tradycyjnych, rękodzieła, koncerty zespołów, animacje dla dzieci oraz degustacje przygotowanych potraw. Czujmy się zaproszeni, zwłaszcza, że będziemy dziękowali Panu Bogu za owoc pracy naszych rąk, a więc za plony. Program tych dożynek szczegółowy jest wywieszony w gablocie, podobnie jak intencje mszalne na nadchodzący tydzień i ogłoszenia również znajdują się na stronie parafialnej. Zapraszam do zapoznania się z nimi. Jest jeszcze zaproszenie. Centrum Optyczne z Warszawy zaprasza na badanie wzroku w dniu 24 sierpnia w Urzędzie Gminy w godzinach od 8 do 12. Osoby, które mają kłopot ze wzrokiem, mogą z tego skorzystać, zwłaszcza, że cena jest bardzo przystępna. Można też zamówić sobie później okulary. Składam gorące podziękowanie wszystkim, którzy przybyli i tak pięknie wysprzątali kościół na dzisiejszą niedzielę, jutrzejszą uroczystość. Także widzimy przygotowane dekoracje na tradycyjnie mówię Matki Bożej Zielnej. Składam serdeczne podziękowanie. Zapraszam za tydzień również do pomocy przy sprzątaniu kościoła. Moi drodzy, pozostałe ogłoszenia w gablocie i na stronie. Widzimy, że opowiedzenie się po stronie Boga pociąga za sobą konsekwencje czasami bardzo trudne. Prorok został skazany na śmierć, ale zobaczmy, że Bóg nie pozwala zginąć temu, kto za Nim podąża. Zaprasza nas do wierności. Także i my dzisiaj, umocnieni Słowem Bożym, starajmy się budować tę jedność i pokój między nami a Bogiem, w sobie samym i z drugim człowiekiem. Niech to przykazanie miłości nie będzie tylko literą, ale niech stanie się ciałem w naszej codzienności. W tym wszystkim niech nas umacnia i prowadzi Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże od wszelkiego zła i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci.